Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przybliżę Państwu postać generała Ludomiła Rajskiego, pochodzącego z położonej na terenie powiatu myślenieckiego wsi Czasław. Generał Ludomił Rajski był jedną z osób, która wniosła ogromny wkład w rozwój lotnictwa, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Rajski urodził się w 1892 roku w położonej na terenie powiatu myślenieckiego wsi Czasław jako syn Artura Teodora Rajskiego, powstańca styczniowego, który po nieudanym powstaniu wyemigrował do Turcji i otrzymał tureckie obywatelstwo. To właśnie po swoim ojcu Ludomił Rajski również odziedziczył obywatelstwo Imperium Osmańskiego. Jako młody chłopak podjął naukę w szkole realnej w Krośnie, gdzie w 1909 roku zdał maturę. Następnie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Jako osoba pochodząca z bardzo patriotycznej rodziny, Ludomił Rajski wstąpił w 1912 roku do Związku Strzeleckiego Strzelec, a następnie już po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się na ochotnika do Legionów Piłsudskiego. Jako legionista brał udział m.in. w bitwie pod Łuszczówkiem w grudniu 1914 roku, podczas której został ranny. W momencie, kiedy Turcja włączyła się do I wojny światowej, Rajski jako obywatel państwa osmańskiego otrzymał powołanie do wojska. Początkowo służył w armii tureckiej w kompanii automobilowej, następnie został przeniesiony do lotnictwa, gdzie służył jako obserwator. Podczas swojej służby w armii Imperium Osmańskiego brał m.in. udział w krwawych walkach pod Gallipoli, natomiast w roku 1918 za swoje zasługi został awansowany na podporucznika. W trakcie swojego 3-letniego pobytu w armii tureckiej otrzymał przydomek Efendi, oznaczający po turecku pana. Po zakończeniu I wojny światowej Ludomił Rajski przedostał się własnym samolotem do Odessy, gdzie wstąpił do 1. Awiacyjnego Oddziału Wojska Polskiego przy 4. Dywizji Strzelców Polskich generała Lucjana Żeligowskiego. W czerwcu tego samego roku został dowódcą tej eskadry i na jej czele powrócił przez Rumunię do Polski. W Wojsku Polskim objął natomiast dowództwo 10. Eskadry Wywiadowczej, a w październiku 1919 roku stanął na czele 7. Eskadry Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, w której latali głównie piloci pochodzenia amerykańskiego. W marcu roku 1920 Rajski został pierwszym komendantem Wyższej Szkoły Pilotów w Ławicy koło Poznania i tutaj też zorganizował 21. Eskadrę Bombową. W maju roku 1920, czyli już podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej, uczestniczył w zmasowanym nalocie na stację kolejową Malawiennaja, w czasie której polscy piloci zniszczyli aż 3 bolszewickie pociągi pancerne. Wojnę polsko-bolszewicką Ludomił Rajski ukończył w stopniu majora. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej postanowił dokończyć przerwane wojną studia na Politechnice Lwowskiej i uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów. W roku 1921 został natomiast zastępcą dowódcy Departamentu Żeglugi Powietrznej generała François Lévesque. W marcu roku 1926 po dymisji następcy generała Lévesque, generała Włodzimierza Zagórskiego, Rajski został awansowany na szefa Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po objęciu stanowiska dowódcy polskiego lotnictwa przed generałem Rajskim stanęło bardzo trudne zadanie uporządkowania chaosu odziedziczonego po swoich poprzednikach. Już na początku swojego urzędowania generał Rajski opracował 8-letni plan rozwoju polskiego lotnictwa, który zakładał, że do roku 1935 Polska będzie w stanie wystawić 52 eskadry, w tym 34 eskadry liniowe, 15 eskadr myśliwskich oraz 2 eskadry bombowe. Ponadto plan Rajskiego zakładał również połączenie rozwoju lotnictwa z rozbudową rodzimego przemysłu, a także wykorzystywanie lotnictwa nie tylko do zadań pomocniczych, takich jak rozpoznanie czy też łączność, ale także do samodzielnej pracy, czyli zwalczania sił nieprzyjaciela na polu walki.
Niestety, ambitny plan generała został odrzucony przez polski sztab generalny, głównie ze względu na niemożliwe do spełnienia warunki finansowe. Kolejnym problemem, przed jakim stanął generał Rajski już na początku swojego urzędowania, była niechęć niektórych wojskowych do rozwoju lotnictwa, wynikająca często z niewiedzy i niedoceniania nowego rodzaju sił zbrojnych. Jednym z głównych kontestatorów rozwoju polskiego lotnictwa był sam marszałek Piłsudski, który postrzegał samoloty wojskowe raczej jako swego rodzaju ciekawostkę niż siłę, która mogłaby mieć realny wpływ na przyszłe konflikty. Niewątpliwym sukcesem generała Rajskiego na stanowisku dowódcy lotnictwa było uruchomienie w Warszawie fabryki silników dużej mocy, zakupienie licencji na budowę samolotu nowego typu oraz silników wysokiej klasy. Generał Rajski był także inicjatorem powstania państwowych zakładów lotniczych w roku 1928, które to były przez całe lata 30. największym producentem polskich samolotów. To tutaj właśnie powstawały polskie samoloty myśliwskie, takie jak P-7, P-11, samoloty rozpoznawcze Karaś, czy też legendarny bombowiec Łoś. Generał Rajski pełnił funkcję dowódcy polskiego lotnictwa aż do marca roku 1939, kiedy to podał się do dymisji z powodu nieotrzymania wystarczających środków finansowych na dalszy rozwój lotnictwa. Po wybuchu II wojny światowej generał Rajski starał się o przydział bojowy, jednakże jego prośba została odrzucona. Ostatecznie generał otrzymał nadzór nad ewakuacją polskiego złota i 18 września 1939 roku przekroczył granicę Polski z Rumunią. Poprzez Rumunię generał Rajski przedostał się do Francji, gdzie również bezskutecznie starał się o przydział bojowy. Przez cały okres emigracji Rajski pozostawał w konflikcie ze środowiskiem naczelnego wodza generała Sikorskiego, które widziało w nim jednego z głównych sprawców kompromitującej klęski wrześniowej. Rozgoryczony odrzuceniem przez środowiska polskiej emigracji, generał Rajski postanowił zaciągnąć się jako ochotnik na wojnę sowiecko-fińską, jednakże ta zdążyła się już skończyć. Niezrażony tym niepowodzeniem, Rajski wrócił do Francji, gdzie zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku Rajski przedostał się na Wyspy Brytyjskie, gdzie od razu został internowany w obozie odosobnienia przeznaczonym dla przeciwników generała Sikorskiego. Dopiero w roku 1941, dzięki interwencji władz brytyjskich, generał Rajski został zwolniony i otrzymał przydział bojowy w Royal Air Force, gdzie pilotował brytyjskie samoloty. Dopiero po śmierci generała Władysława Sikorskiego w roku 1943 generał Rajski został przyjęty do Polskich Sił Powietrznych, gdzie objął funkcję inspektora na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie Rajski aktywnie służył w polskich jednostkach lotniczych, m.in. w roku 1944 odbył jako drugi pilot kilka lotów ze zrzutami dla ogarniętej powstaniem Warszawy. Po zakończeniu II wojny światowej Ludomił Rajski zdecydował się pozostać na emigracji, gdzie podjął pracę jako kreślarz w Instytucie Topograficznym. Generał Rajski zmarł 11 kwietnia 1977 roku w Londynie i tam też został pochowany. W 1993 roku urna z prochami generała została sprowadzona do Polski i złożona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Podczas swojej wieloletniej kariery wojskowej Ludomił Rajski otrzymał też około 30 odznaczeń i orderów z różnych państw. Niewiele jest osób tak bardzo zasłużonych dla rozwoju polskiego lotnictwa, jak urodzony na ziemi myślenickiej generał Ludomił Rajski. Choć okres piastowania przez niego funkcji dowódcy polskiego lotnictwa bywa różnie oceniany przez historyków, to jednak wkład generała Rajskiego w rozwój lotnictwa w okresie międzywojennym pozostaje po dziś dzień nieoceniony.